Szanowni, na dzisiejszym spotkaniu rozwiązywaliśmy zadanie o czterech osobach, o czwórce dziewcząt przechodzących przez most. To zadanie pochodzi z zasobów słynnego Uniwersytetu w Cambridge, z Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Cambridge. Czasem będziemy rozwiązywać zadania z tego portalu. No i do tego zadania tu jest bardzo fajna symulacja, więc od razu pokażę tę symulację. Mamy cztery osoby, które muszą przejść przez most. No i mają tylko jedną lampę, a przez most mogą przejść co najwyżej dwie osoby. No więc możemy próbować różnych rozwiązań. No i ponieważ te liczby tutaj 1, 2, 7 i 10 pokazują czas, jaki zajmuje przejście mostu przez każdą z tych osób. I jeżeli te osoby chodzą parami, a więcej ze względu na zły stan techniczny tego mostu, więcej niż dwie osoby nie mogą go przejść naraz w jednym rzucie, to oczywiście idą tak długo, jak długo idzie osoba najwolniejsza z tej pary. Tak? No i za każdym razem muszą mieć oczywiście latarnie ze sobą. No więc pierwszy pomysł, jaki wszystkim przychodził do głowy, to był taki, żeby wybrać najszybszą osobę i pokazać jej pozwoli przeprowadzić wszystkie pozostałe. Tak? No i teraz ta osoba wraca po następną. Zabiera kolejną. Zwróćcie uwagę, że to jest obojętne, w jakiej kolejności te osoby będą przechodzić przez most, będą przeprowadzane przez most. Wynik od tego absolutnie nie zależy. I znowu wracamy. No i ostatni ruch. Zabieramy ostatnią osobę. I zajęło to nam 21 minut, no i można lepiej. Można lepiej. No i idea polega na tym, żeby zwrócić uwagę, że można by skrócić czas przechodzenia przez most tych osób, które przechodzą najdłużej, mianowicie doprowadzić do tego, żeby przeszły obie. Ale w tym celu oczywiście po drugiej stronie już musi ktoś być, kto odniesie z powrotem lampę. No więc najpierw przechodzą te dwie osoby, które przechodzą najszybciej. Jedna z nich wraca, wszystko jedno, która. Powiedzmy, że ta, która przechodzi najszybciej. I tak druga będzie musiała wrócić, więc to dobrze. Teraz przechodzą te dwie osoby, które przechodzą wolniej, najwolniej. Oddają lampę tej osobie i ona z tą lampą wraca. Widzicie, że tutaj ta osoba, której to zajęło 2 minuty, i tak musi wrócić przez most. No i teraz jeszcze raz przechodzą te dwie osoby, które przechodzą najszybciej. No i to rozwiązanie daje 17 minut w porównaniu z 21 minutami przy poprzednim podejściu, i to jest rzeczywiście najszybsze rozwiązanie. No więc oprócz tego na deser poniekąd zajęliśmy się takim prostym zadaniem, taką prostą łamigłówką liczbową, czy literową. Mamy zaszyfrowane dodawanie pisemne, każdej literze odpowiada inna cyfra, no i trzeba to rozwiązać. No i na czym polega rozwiązanie? No, rozwiązanie polega na przypomnieniu sobie, że z przeniesienia w dodawaniu dwóch liczb do następnego rzędu, tutaj do rzędu setek, może przejść tylko jedynka. No bo maksymalna, jeżeli zaczniemy od prawej, to maksymalna suma dwóch liczb, 9 i 9, to jest 18, jedynka przechodzi dalej. W następnym rzędzie maksymalna suma dwóch liczb to jest 9 i 9, czyli 18, i jeszcze ta jedynka z przeniesienia, czyli 19, ale dwójka, znowu jedynka przechodzi
do następnego rzędu, dwójka tu się nie może pojawić. A więc B musi być równe 1, no, czyli mamy taką sytuację. No i widzimy teraz tutaj, że A plus A musi się równać 11. W tym A plus jeszcze coś z przeniesienia musi się równać 11. No ale musi być coś z przeniesienia, ponieważ dodanie do siebie dwóch identycznych liczb musi skończyć się liczbą parzystą. Prawda? Bo to jest 2 razy A. No 11 nie jest liczbą parzystą, czyli jedynka musi pochodzić z przeniesienia, a zatem 2A plus 1 równa się 11 i A równa się 5 i rzeczywiście mamy takie działanie. 55 plus 55 równa się 110 i ono faktycznie wygląda tak, jak powinno. Mam nadzieję, że te zadania sprawiły Wam dzisiaj przyjemność.